Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku 5 minut dla siebie. Zrobimy sobie dzisiaj mobility, taki trening rozciągający, w którym poczujesz, jak fajnie się relaksujesz, wyciszasz, a jednocześnie uwalniasz od natłoku stresu. Zapraszam. Zrobimy sobie kilka ćwiczeń takich rozciągających, relaksujących, a połączymy sobie też to również z oddychaniem i z długim wydechem, który będzie nas dodatkowo wyciszał nasz układ nerwowy i poczujemy się dzięki temu lepiej. Tak więc przechodzimy sobie do pierwszej pozycji na klęczka. Wyciągamy proste ramiona przed siebie i w tej pozycji staramy się delikatnie pooddychać. I staramy się podczas wdechu, tak jakbyśmy chcieli w kręgosłup tutaj lędźwiowy wypychać powietrze. I oddychamy sobie wdech. I długi wydech. I znowu wdech. I długi wydech. Z wydechem postarajcie się delikatnie jeszcze palce u dłoni wydłużyć. Delikatnie do przodu. I znowu z powrotem wdech. I dłuższy wydech. I z wydechem delikatnie odpuszczamy napięcie z ciała. I uwalniamy stres. Znowu wdech. I długi wydech. I delikatnie znowu wydłużamy ciało. I teraz z wdechem możemy sobie przejść delikatnie do pozycji kociego grzbietu. I w tej pozycji robimy sobie kocie grzbiet. Hop. Kręgosłup wklęsły. Wdech. I z wydechem zaokrąglamy. Wdech. Kręgosłup wklęsły. Patrzymy do góry. I z wydechem znowu zaokrąglamy cały kręgosłup szyjny, piersiowy, lędźwiowy. Wszystkie segmenty wchodzą w grę. I powtarzamy tak łącznie 4 razy. Jeszcze zostały 2 razy, 2 powtórzenia. I wydech. Zaokrąglamy kręgosłup powoli, segment po segmencie, powolutku, nigdzie się nie śpieszymy. Na spokojnie. Z powrotem wdech. I ostatni raz wydech. Teraz możemy zrobić sobie taką kobrę. Dajemy sobie tutaj ręce i staramy się wcisnąć ramiona w podłoże delikatnie. Patrzymy do góry. Oddychamy sobie w tej pozycji. I wydech. I z powrotem wdech. Staramy zachować się odcinek lędźwiowy w jednej pozycji. Patrzymy delikatnie przed siebie. Oddychamy. I wydech. I będzie jeszcze jedno powtórzenie. I z powrotem do góry. Łopatki delikatnie ściągnięte. I wydech. Bardzo dobrze. Super. I teraz dajmy sobie dłonie bardziej pod barki i w tej pozycji już robimy pewną pozycję kobry. Na tyle pozwala Wasz zakres. Nic na siłę. Tutaj cały kręgosłup wyginamy, hop, i wracamy. Z powrotem wdech. Możemy delikatnie napiąć brzuch od rozciągnięciu, jeśli potraficie. Hop. Trzymamy. Możemy delikatnie się zrotować. Hop.
w drugą stronę, hop, z powrotem w drugą stronę, jeszcze raz i wydech. I teraz wbijamy palce w podłoże, u stóp, tutaj dłonie i idziemy tyłkiem do góry i taki pies z głową w dół. I w tej pozycji prostujemy raz jedną nogę i raz drugą. Hop. Raz jedną, raz drugą. Na zmianę. I przechodzimy sobie z powrotem do pozycji kobry. Powolutku. Uwaga, do góry. Napinamy pośladek i przechodzimy z powrotem do pozycji. Pies z głową w dół, oddychamy. Z powrotem przechodzimy do pozycji znowu kobry. Patrzymy przed siebie. W kontrolowanych zakresach oddychamy. Z powrotem pies z głową w dół. Ostatni raz. I teraz uwaga, na sam koniec kładziemy się na pleckach. Staramy się skulić maksymalnie w taką kulkę. Zakumulować całe napięcie, które w sobie mamy, cały stres. Hop. Ściskamy się z całej siły teraz. Mocno, 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 mocno. Jeszcze mocno wszystko napinamy i puszczamy teraz. Hop. Wydłużamy ręce. Staramy się maksymalnie wydłużyć całe ciało. I z wydechem zrelaksować. I możesz pozostać w tej pozycji, jeśli jest Ci wygodnie. Poddychaj sobie jeszcze chwilę. Tyle, ile masz ochotę. Ja Ci bardzo dziękuję za poświęcony czas, za to, że byłaś tutaj ze mną. Zapraszam Cię na naszą platformę strefa.movli.pl, gdzie już niedługo znajdziesz o wiele więcej tego typu materiałów relaksacyjnych, technik oddechowych, medytacji i to, o czym tylko będziesz, z czym będziesz chciała tylko pracować nad sobą. Nawet są też kursy bardziej treningowe, więc serdecznie zapraszam i tam każdy znajdzie coś dla siebie. Cześć!